Droga wojewódzka na wysokości miejscowości Chełmiec na łuku drogi, autocysterna przewróciła się na prawy bok. Kierowca na szczęście wyszedł cało z tego zdarzenia. Przewoził 6000 litrów oleju napędowego. Na szczęście płaszcz cysterny nie został uszkodzony. Drobne wycieki ze zbiornika paliwa, tylko tego, który napędza pojazd. Na miejscu pracuje policja. Było ZRM, które nie prowadziło czynności medycznych ze względu na to, że mężczyzna kierujący pojazdem nie wymagał takiej opieki. Czekamy na grupę chemiczną z Wałbrzycha, która za chwilę przyjedzie. Właściciel pojazdu zadysponował w międzyczasie zastępczą cysternę do przepompowania paliwa oraz holownik do postawienia na koła. W takich wypadkach komunikacyjnych z udziałem cysterny zazwyczaj wzywa się grupę chemików, potocznie mówiąc. Tak, dokładnie, grupy chemików się wzywa, szczególnie do wywróconej cysterny, tak jak mamy tutaj w rowie leży cysterna, która się przewróciła, która przewoziła olej napędowy. Na czym polegała Wasza praca tu na miejscu? Czy w ogóle wzywanie Was było konieczne? Zawsze w takiej jest procedura, w takiej standardowa wezwania specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego. My akurat jesteśmy w Wałbrzych 2. Zasadne jest, dlatego że ta cysterna, wiadomo, przewozi substancje niebezpieczne, w tym przypadku olej napędowy, który może skazić teren. Strażacy, którzy przyjechali pierwsi na miejsce zdarzenia, nie wiedzieli, czy ta cysterna jest rozszczelniona płaszcz, czy nie jest. I tu było zasadny nasz przyjazd. Tu szczęśliwie akurat się okazało, że płaszcz cysterny nie jest uszkodzony, jedynie był niewielki wyciek, tak powtarzam, z korka wlewowego, które tam się posączyło trochę oleju napędowego, ale strażacy tutaj z Jawora bardzo dobrze zadziałali, położyli prąd piany ciężkiej, co po prostu przyczyniło się do szybkiego tutaj zlokalizowania tych niebezpiecznej tutaj substancji. Jak ustalili funkcjonariusze ruchu drogowego, 60-letni mieszkaniec Bolesławca, jadąc w kierunku na Świeżawę, nie zachował należytej ostrożności w trakcie jazdy, na skutek czego złapał pobocze i auto przewróciło się. Kierujący był trzeźwy, na miejscu został ukarany mandatem w kwocie 200 zł. No dzisiaj spore siły i środki zaangażowane do wypadku komunikacyjnego. No tak, wypadek komunikacyjny, ale nie codzienny. Przewróciła się nam cysterna i w momencie, kiedy było zgłoszenie, akurat przebywałem na stanowisku kierowania, także żeśmy dosyć duże siły i środki zadysponowali na miejsce. Całe szczęście okazało się, że cysterna jest cała i wycieków nie ma, no ale zawsze kłopot, bo trzeba było tą cysternę postawić na koła. Jest droga zamknięta. Kierowcy no, może mogą mieć powody do narzekania, ale wydaje mi się, że akcja szybko i sprawnie przeprowadzona. No tak, staramy się. Tutaj na miejscu mamy grupę chemiczną, która zabezpieczała nam cały proces działań, cały proces akcji ratowniczej, bo całe szczęście nie było tej gaśniczej.